całą pewnością my już teraz nie szukamy liderów, nie szukamy autorytetów ani bohaterów w świecie wielkiej polityki. Czy był czas transformacji, zmiany systemu, czyli wielkich wyzwań, które jednoczyły ludzi i gdzie potrzebowaliśmy mieć liderów, za którymi byśmy poszli. Teraz jest czas na zmiany mniejsze, na zmiany właśnie w społecznościach lokalnych, na usprawnianie działania miasta, w którym żyjemy, tak? Czy komunikacji publicznej, czy sfery podatków lokalnych, czy budowy przedszkoli dla dzieci. I szukamy liderów w swoim bliskim otoczeniu, czyli ludzi, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za załatwianie ważnych codziennych spraw i pokażą, że pewne rzeczy są ważne. Potrzebujemy liderów na poszczególnych etapach funkcjonowania państwa, bo wydaje mi się, że państwo powinno się decentralizować, powinniśmy coraz więcej zadań oddawać na zewnątrz, a nie trzymać w rękach państwa. I potrzebujemy właśnie liderów w różnych obszarach. Ludzi, którzy swoją pracą, determinacją, zaangażowaniem, pasją będą ekspertami w swoich dziedzinach i będą tym właśnie, tą pasją, energią zarażać innych. Takim idealnym dla mnie typem liderstwa jest miękkie liderstwo. To jest taki rodzaj lidera, a znacznie częściej też liderki, która daje przestrzeń innym osobom. To jest osoba, która jest bardzo silna, pewna siebie, ale jednocześnie nie dominuje swoją pewnością. To jest taka osoba, która robi miejsce dla innych, żeby mogli się rozwijać, żeby nauczyły się w sposób partnerski być z innymi ludźmi. I takich osób jest coraz więcej, ma to też związane z tym, że coraz więcej kobiet wchodzi do polityki, która ma takie bardziej konsensualne i negocjacyjne podejście do załatwiania spraw. Myślę, że Polska potrzebuje trochę innego, mniej takiego macho podejścia, tylko kogoś, kto będzie rozumiał i bardziej myślał i bardziej czuł te wszystkie nasze problemy, niż wymagał od nas twardą ręką i zarządzał nim. I tutaj jak gdyby przychylam się do tego, że nadchodzi czas kobiet, ludzi, którzy są liderkami, którzy są w stanie porwać tłumy, dlatego właśnie, że mają zupełnie inną wizję i wychodzą z innego punktu widzenia tych problemów, bo one są bardzo potrzebne. Takim marzeniem dla mnie na 25 lat przyszłe to jest to, żebyśmy nauczyli się żyć w demokracji, czyli w takiej strukturze, gdzie ludzie biorą odpowiedzialność za swoje własne otoczenie, mają prawo głosu, korzystają z tego głosu, myślą, dyskutują, a nie tylko słuchają jednej osoby, która mówi im, gdzie jest ten wróg i z którym trzeba walczyć. Przede wszystkim Polska potrzebuje liderów kompetentnych, ludzi, którzy będą wrażliwi społecznie, będą przygotowani merytorycznie, ale jednocześnie odpowiedzialni za swoje czyny, za kraj, w którym żyją. Tacy, którzy będą potrafili myśleć strategicznie, wizjonersko, nie tylko upatrywać krótkich, partykularnych celów, ale potrafią spojrzeć globalnie na miejsce Polski w Europie. Projekt 25 na 25 Młodzi Liderzy na Start wpisuje się w dyskusję na temat podsumowania ostatnich 25 lat wolnej Polski. Natomiast wychodzi też trochę poza tą dyskusję, ponieważ patrzy w przyszłość. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj w gronie 30-40-latków istnieją liderzy, którzy mogą na kolejne 25 lat znaleźć receptę i pociągnąć rozwój Polski do przodu.